Witam wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej ciekawej rozmowy. Mam na imię Ania Baranek i od 6 lat mieszkam na stałe w Australii, konkretnie w Sydney, czyli największym australijskim mieście. Natomiast do Australii podróżuję już od prawie 12 lat, wcześniej na wizach turystycznych. I powodem, dla którego się tutaj znalazłam, jest mój obecny mąż, a 12 lat temu partner, którego poznałam podczas jego podróży po Europie. Tak więc mnie do Australii, jakkolwiek sztampowo to nie zabrzmi, zaprowadziła miłość. I tak naprawdę wcześniej nie miałam jakiegoś bardzo głębokiego zainteresowania tym krajem, natomiast od pierwszego przyjazdu, już właśnie ponad 10 lat temu, absolutnie się w tym kraju zakochałam i 6 lat temu podjęłam decyzję o tym, że spróbuję życia tutaj, tak więc przeprowadziłam się z biletem w jedną stronę. Nie lubię mówić na stałe, bo nikt tak naprawdę nie wie, jaki scenariusz życie dla nas napisze, ale przynajmniej na jakiś dłuższy czas widzę siebie tutaj. Pochodzę z Krakowa i przed wyjazdem do Australii przez prawie 10 lat tak naprawdę pracowałam w Krakowie jako przewodnik licencjonowany po Krakowie, pilot wycieczek, także tłumacz i lektor, czy też lektorka, tłumaczka języka hiszpańskiego, więc język hiszpański był taką moją domeną, bo jestem po iberystyce i w ogóle specjalizuję się w językach obcych. Po przeprowadzce do Australii te umiejętności, pomimo tego, że są dość jakby transferowalne, jeśli tak można powiedzieć, nie do końca przydało mi się na lokalnym rynku pracy, ponieważ tutaj na przykład zapotrzebowanie na hiszpański nie jest takie duże jak w Europie, więc zmieniłam troszeczkę swoją ścieżkę zawodową, ale trzymałam się dalej turystyki i w tej chwili pracuję dla australijskiej firmy, która zajmuje się komercyjnymi wyprawami w rejony polarne, przede wszystkim na Antarktydę. Także wylądowałam w dość ciekawej branży, w dość niszowej branży, ale tak naprawdę myślę, że takim czynnikiem, który łączy te wszystkie moje historie, są podróże, turystyka, no i na pewno języki obce. Myślę, że oczywiście rodziny i przyjaciół, i myślę, że każda osoba na emigracji wymieni te aspekty w pierwszej kolejności, ale no to jest oczywiste. Zawsze tęsknimy za bliskimi nam osobami. Natomiast ze względu na jakby odległość Australii od Europy i też geograficzne jej położenie, to, że znajdujemy się na południowej półkuli, czyli tak naprawdę wszystko dzieje się tutaj trochę na odwrót, jeśli chodzi o pory roku i temperaturę chociażby, to myślę, że brakuje mi takich rzeczy typowych dla kultury europejskiej nawet, niekoniecznie polskiej, ale w ogóle europejskiej, czyli no nie wiem, chociażby takich skojarzeń jak białe zimowe święta, bo tutaj święta są w lecie. I w ogóle aspektów kultury europejskiej, szeroko pojętych, bo ja nazwałabym siebie troszeczkę taką starą duszą, że tak powiem. Zawsze lubiłam historię, sztukę, stare miasta, architekturę, zabytki. Oczywiście to się wiąże też z tą moją specjalizacją jako przewodnik. Ja naprawdę lubiłam tą pracę, chodząc po starym Krakowie. I najtrudniejsze dla mnie po przyjeździe tutaj było pogodzenie się z tym, że po prostu w Australii tego nie ma. To nie jest tak, że tutaj nie ma starej kultury. Oczywiście, bo Australia tak naprawdę, jeśli chodzi o antropologię, ma najstarszą kulturę na świecie, czyli kulturę aborygenów australijskich, ale jest to oczywiście kultura no, inaczej zupełnie pojmowana niż europejska cywilizacja, więc brakuje tutaj materialnych jakby zabytków, prawda, czy materialnych takich śladów tej dawnej historii. Więc czasem jak mam taką nostalgię za Polską, czy też nostalgię za Europą, to właśnie tęsknię za, nie wiem, spacerami po Wawelu, po rynku krakowskim. Czasem mi się zatęskni za wycieczkami do Włoch na weekend. I to jest też coś, co myślę, że wszyscy emigranci w Australii czują,
że jest po prostu strasznie wszędzie daleko. Tak więc rzeczy, które w Europie traktowaliśmy być może za pewnik, troszeczkę takie rzeczy dane i oczywiste, jak to, że można było wsiąść właśnie w jakieś tanie linie lotnicze, wylecieć sobie w piątek wieczorem do dowolnego europejskiego kraju i wrócić w niedzielę, no tego tutaj nie ma. Wszędzie jest daleko, w związku z tym wszędzie jest też drogo, bo polecieć gdziekolwiek to nie są tanie loty tak naprawdę. I chyba najbardziej mi brakuje takiej właśnie europejskiej różnorodności kulturowej. Australia po prostu jest dość ujednolicona, jeśli chodzi o kulturę. Bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o przyrodę, ale no, wszędzie jest język angielski, wpływy kultury anglosaskiej są dość wyraźne i brakuje po prostu troszeczkę tego bogactwa takiego kulturowego, czy też folkloru, który jest tak silny w Europie. Myślę, że dwie takie rzeczy pamiętam z tej pierwszej podróży. Tu też warto zaznaczyć, kiedy ona miała miejsce w kalendarzu, czyli ja tutaj wylądowałam pod koniec października, wtedy ten pierwszy raz. Czyli właśnie tak jak pan powiedział, w Polsce no, kończy się już ta jesień, zazwyczaj zaczyna się ten taki zimny, szarobury czas. Ja tutaj wylądowałam jakby w rozkwicie wiosny. Było bardzo gorąco już wtedy w Sydney. Słoneczne dni, to było miłe zaskoczenie oczywiście, ale niedługo były święta. Ja wtedy też poznałam rodzinę właśnie mojego partnera. Zostaliśmy zaproszeni na święta Bożego Narodzenia do nich. I to był dla mnie szok z kilku względów. No, temperaturowo przede wszystkim, ale tradycje świąteczne jakby za tym idą, ponieważ pogoda dyktuje sposób, w jaki spędzamy nasz wolny czas. I u nas w Polsce święta są dość takim, jakby to powiedzieć, eleganckim wydarzeniem, bym wręcz powiedziała, czy odświętnym. Zasiada się do tego stołu, te potrawy są zimowe. Różne rodziny różnie to oczywiście obchodzą w różnych regionach Polski, ale zazwyczaj jest pełna seria tych tradycji i to wszystko ma taką swoją magię. Ja przynajmniej lubiłam zawsze święta Bożego Narodzenia w Polsce, natomiast tutaj wszystko jest dopasowane do tej pogody, więc nie jest zaskakujące w Australii to, że chodzi się po prostu w shortach, czy nawet w kostiumie kąpielowym czasem, bo większość domów ma tutaj basen na podwórku, tak więc w pewnym momencie na przykład spotkania świątecznego cała rodzina kąpie się w basenie, chodzi się w klapkach, podaje się różnego rodzaju zimne potrawy, bo jest gorąco, pojawia się schłodzone wino i krewetki na zimno, bo to są takie narodowe, powiedzmy, potrawy Australii, przede wszystkim właśnie owoce morza. I generalnie jest taki ogromny luz. I z jednej strony mnie to zaskoczyło bardzo pozytywnie, bo fajnie było od razu przejść na taką przyjacielską stopę z tymi osobami, które jakby nie było dopiero co poznałam, a czułam się przygarnięta, jakbym była częścią rodziny. Nikogo nie dziwił mój akcent, nikt nie zadawał mi dziwnych pytań, dlaczego ja tu jestem, skąd ja się tu wzięłam i ta taka otwartość Australijczyków, którzy są przyzwyczajeni do tego, że jest to społeczność zbudowana z imigrantów, jakby nie było, bardzo mi się spodobała, bo po prostu byli gościnni i nie czułam się obco. Równocześnie trochę tęskniłam właśnie za nadaniem takiego odświętnego nastroju temu okresowi czasu. No i bardzo trudno jest po prostu się przyzwyczaić do świąt pod palmami. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek się do tego przyzwyczaję. Trudno jest też spędzać święta poza rodziną, więc to na pewno dodatkowy aspekt jest, ale tak, jakby te święta w lecie to był dla mnie taki szok. No i to się powtarza co roku. Ja już wiele świąt poza domem spędziłam. Tak więc jest to coś, co ma na mnie bezpośredni wpływ oczywiście. Jeśli mogę drugą jeszcze taką rzecz przytoczyć, ciekawą historię z tego pierwszego pobytu, to odległości. I wydaje mi się, że to jest coś, co taki błąd, który każdy chyba Europejczyk popełnia, przyjeżdżając tu pierwszy raz, pomimo tego, że niby wiemy, jak ogromna jest Australia, sprawdziliśmy sobie na mapie, znamy te dystanse, ale jesteśmy strasznie przyzwyczajeni do tego, że jeżdżąc samochodem po Europie,
Raczej wszędzie jest zasięg komórkowy na przykład. Mija się wiele miejscowości, jest wiele stacji benzynowych po drodze i są jacyś ludzie, jest się gdzie zatrzymać. Ja jak patrzyłam na mapę naszej takiej planowanej podróży przez środek Australii, bo tak sobie wymyśliliśmy wtedy, że spędzimy 2 miesiące w podróży, widziałam po prostu takie punkty na mapie, gdzie myślałam, że to są tylko większe miejscowości zaznaczone, no ale byłam przekonana, że na pewno po drodze tam coś jest. Po czym okazało się, że te większe miejscowości to były po prostu takie w zasadzie stacje benzynowe, tam mieszkało, nie wiem, 30 osób na przykład. Był jakiś pub, bo to zazwyczaj w Australii jest, jakiś sklepik i to w zasadzie tyle. I tak naprawdę pomiędzy tymi miejscami nie było nic i czasami te odległości wynosiły na przykład 400-500 kilometrów bez stacji benzynowej, bez niczego, po prostu pusta droga i myślę, że dla Europejczyków to jest naprawdę szokujące, że jest tutaj taka przestrzeń i ogólnie przyzwyczaiłam się po tych wszystkich latach życia tutaj, że nie ma zbyt wielu ludzi wokół mnie. Oczywiście Sydney, centrum biznesowe Sydney to jest osobna historia, ale teraz, gdy wracam do Europy, na przykład trudno jest mi się z powrotem przyzwyczaić, że są jakieś tłumy w górach albo zatłoczone plaże, bo tutaj wszędzie jest przestrzeń i zazwyczaj jest pusto. Więc to jest coś, co bardzo w Australii polubiłam, ale na pewno potrzeba czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. I dla mnie w tej chwili, nie wiem, jazda na przykład 300-400 kilometrów gdzieś na weekend to nie jest żaden problem. Natomiast mieszkając w Polsce, do Warszawy nie chciało mi się z Krakowa czasem pojechać samochodem, bo wydawało mi się, że to jest tak daleko, więc kwestia perspektywy. A tutaj boję się, że podpadnę wielu rodakom, no ale obiecałam sobie, że będę szczera w tym wywiadzie, tak więc oczywiście podkreślam, że wszystkie moje wypowiedzi i obserwacje są bardzo subiektywne, związane z moimi doświadczeniami tutaj, ale według mnie tak, australijska kuchnia przebija kuchnię polską. Może wytłumaczę dlaczego. Ja przede wszystkim, szczerze mówiąc, nigdy nie byłam wielką fanką polskiej kuchni. Są oczywiście smaki, za którymi bardzo tęsknię, jak na przykład leśne grzyby albo jakieś owoce lasu i tego tutaj mi troszeczkę brakuje. Uważam, że też w Polsce jakość produktów sprzedawanych na przykład na targach jest wciąż bardzo dobra. Te produkty są bardzo świeże i można fajne rzeczy lokalnie kupić, produkty bardzo wysokiej jakości. Natomiast ja nie pochodzę z domu, gdzie na przykład codziennie ktoś, nie wiem, tam lepił pierogi, prawda, albo smażył jakieś placuszki ziemniaczane, albo było ciasto co niedziela, tak więc może nie mam za czym aż tak tęsknić, ale ja lubię kuchnię taką lekką dość i urozmaiconą, w ogóle uwielbiam gotować, tak więc kuchnia jest mi tematem bliskim i uwielbiam próbować nowe smaki i dlatego chyba tak bardzo mi się podoba kuchnia australijska, bo jest ona po prostu zróżnicowana i pewnie nieraz można usłyszeć od osób tu mieszkających, że nie istnieje coś takiego jak kuchnia australijska. Ja się z tym nie zgadzam. Oczywiście ta kuchnia powstała najpierw na bazie takiej dość nudnej kuchni angielskiej i nie wiem, na przykład w latach 50. ubiegłego stulecia. Tak, z zwykłymi daniami, które lądowały tutaj podczas obiadu rodzinnego, to były dania bardzo podobne do dań brytyjskich, jakieś ziemniaczki, jakaś niezbyt smakowita fasolka czy też groszek i kawałek mięsa i to wszystko było takie trochę mdłe i bez smaku. Natomiast po fali imigracji, która przetoczyła się przez Australię jakby w drugiej połowie XX wieku, gdzie najpierw Europejczycy zaczęli tu zjeżdżać, więc każdy przywoził ze sobą swoją kuchnię. Bardzo dużo Greków, bardzo dużo Włochów. Bardzo wiele osób z Bliskiego Wschodu się też tutaj pojawiło, więc na przykład są wpływy libańskie, macedońskie. W ogóle kuchnia arabska jest tutaj dość wyraźna. No i oczywiście imigranci z Azji, którzy przyjeżdżali tu już od stuleci tak naprawdę.
I zrobiła się z tego taka, według mnie, bardzo egzotyczna kuchnia, nazwijmy to fusion, która według mnie czerpie z dobrobytu produktów Australii, bo pogoda sprzyja do tego, żeby produkty były sezonowe, świeże. No i pamiętajmy, że jest to ogromna wyspa, czyli otoczona oceanem z każdej strony. Jeśli ktoś lubi świeże ryby i owoce morza, to Australia jest rajem, jeśli o to chodzi. Wszędzie można znaleźć jakieś targi rybne na wybrzeżu i uważam, że to są świetne produkty. I jeszcze może powiem o takim zjawisku, które tutaj zauważyłam. Australijczycy są bardzo dumni ze swoich upraw i hodowli. Na przykład idąc do supermarketu, często można się spotkać z takim znaczkiem, jak u nas trochę jest teraz Polska. I tutaj to jest taki znaczek kangura oczywiście. Tam jest napisane Proudly made in Australia, czyli oni są naprawdę dumni z tego, że to zostało tutaj wyprodukowane. I faktycznie większość warzyw i owoców pochodzi stąd. I myślę, że jest to dość niesamowita sytuacja, kiedy kraj jest tak ogromny, że ma dużą rozciągłość jakby równoleżnikową i można hodować od egzotycznych owoców na północy Australii, jakby w tropikalnych terenach, do powiedzmy bardzo takich zbliżonych do Europy produktów na dość chłodnym południu. I na przykład Tasmania, wyspa australijska na południu, jest znana z tego, że właśnie tam hoduje się zupełnie inne rzeczy, takie trochę bardziej zbliżone do europejskiej kuchni. I przez jakby też czyste powietrze i bardzo czystą wodę, nieskażoną przyrodę, jakość tych produktów, szczególnie na Tasmanii, jest bardzo, bardzo wysoka. Tak więc ja jestem w tej kuchni zakochana i podoba mi się też to, że Australijczycy lubią łączyć kuchnię świata z takimi akcentami swoimi, czyli na przykład przyprawy, które kiedyś były stosowane przez aborygenów, teraz pojawiają się w takich wykwintnych restauracjach. Jakieś takie zapachy buszu. Tutaj rosną rośliny, które nie rosną nigdzie indziej na świecie. I ta taka właśnie fuzja przepisów, które zaimportowali z krajów znanych z tego, że mają świetną kuchnię, jak chociażby Włochy, i ten dodatek taki lokalny, według mnie tworzy naprawdę no, niepowtarzalną mieszankę. MasterChef australijski jest jednym z najwyższych poziomów MasterChefa na świecie i w ogóle tutaj zauważyłam, że w Sydney przynajmniej szefowie kuchni są takimi celebrytami. To są osoby znane z nazwiska, z twarzy. Często idąc do restauracji sprawdza się, kto jest jej właśnie tym głównym szefem, więc jest tu prawdziwa kultura jedzenia. Takie jest moje zdanie. Myślę, że tutaj bezsprzecznie wszyscy Polacy, którzy trafili do Australii, zgodzą się, że jest to pogoda. Trudno z tym dyskutować. Oczywiście to nie jest tak, że w Australii zawsze świeci słońce. Południe, tak jak już wspomniałam przy okazji kuchni, bywa dość chłodne, więc to też jest trochę taki mit. To nie jest tak, że w Australii jest zawsze gorąco. W tej chwili na przykład u nas zaczęła się wiosna, ale nawet tu w Sydney temperatura potrafi być jeszcze taka 15 stopni. To nie zawsze są upały. Oczywiście czasem pada deszcz. W kilku miejscach Australii nawet pada śnieg. Natomiast bezsprzecznie pogoda jest po prostu pozytywnie nastrajająca, ponieważ przez większość dni w roku jest po prostu słonecznie. Tak więc nawet jak jest zimna zima, bo ona potrafi być zimna, to są często słoneczne dni i muszę przyznać, że jak nie sądziłam, że jestem, nie wiem, meteopatką, to robi to ogromną po prostu różnicę psychologicznie. Jak się zaczyna dzień, samopoczucie jest zupełnie inne i naprawdę taka inna energia, kiedy nie trzeba nawet sprawdzać prognozy pogody, bo ja tutaj w Sydney mieszkając zakładam, że po prostu będzie słonecznie. Tak więc to jest na pewno najfajniejsza rzecz. Druga sprawa to ludzie, dla mnie przynajmniej znowu. I tutaj powiem tak, mentalność Australijczyków nie spodoba się każdemu. To jest społeczeństwo bardzo wyluzowane, bardzo wyluzowane, bardzo otwarte. Ja mieszkałam wcześniej też przez rok w Hiszpanii i
kolejny rok w Kanadzie i myślę, że mam porównanie żyjąc w kilku różnych społeczeństwach. Australijczycy i Kanadyjczycy tak naprawdę to są dla mnie podobne kultury, jeśli właśnie chodzi o taki luz w podejściu do życia, traktowanie tego życia trochę z przymrużeniem oka, mocno takie ironiczne poczucie humoru. I mam też wrażenie, że to jest taki naród, dla którego trochę nie ma świętości. Niekoniecznie w złym tego słowa znaczeniu, ale wszystko można obrócić troszeczkę w żart, spuścić to takie powietrze z balonika, tak bym powiedziała. Czyli to nie są ludzie, którzy lubią być nadęci. To nie są ludzie, którzy traktują życie zbyt serio. I teraz, jeśli dla kogoś tego typu podejście jest ważne i lubi rozdzielić sobie na przykład formalności od życia prywatnego, albo lubi w pracy zwracać się bardzo formalnie do swoich pracowników i mieć ustaloną hierarchię, może mieć tutaj problem. Mi osobiście to bardzo pomaga, bo według mnie tak żyje się po prostu prościej, zakładając, że jesteśmy tylko ludźmi. Wszyscy jesteśmy tylko po prostu zwyczajnymi ludźmi, popełniamy błędy, możemy się z siebie czasem śmiać, możemy mieć dystans do siebie i lepiej jest według mnie nie traktować wszystkiego tak śmiertelnie poważnie. Więc dla mnie to jest ogromny plus, ale to też jest szok dla osoby wychowanej w Polsce, szczególnie jeszcze powiedzmy tych, nie wiem, 20 lat temu będąc gdzieś w szkole, kiedy no nie wolno było popełniać błędów w Polsce i byliśmy troszeczkę tacy tresowani, mam wrażenie, i strofowani do tego, że wszystko musi być perfekcyjne. Nawet nasz język jest dość formalny, prawda? Mamy te zwroty pan, pani, język angielski tego nie ma. I to wszystko wpływa na to, że mam wrażenie, że tutaj ludzie traktują się równo. Kolejny dowód na to i duży szok dla mnie, ale coś, co bardzo mi się podoba w Australii, to, że społeczeństwo tutaj nie jest aż tak podzielone, jeśli chodzi o wykształcenie, co w Polsce mam wrażenie wciąż ma ogromne znaczenie i tak troszeczkę się oceniamy, czy ktoś na przykład jest robotnikiem fizycznym, czy dentystą po studiach. A w Australii znowu społeczeństwo też jest oczywiście podzielone, ale bardziej pod względem finansowym, a nie jakby takim intelektualno-akademickim, bym powiedziała. Więc na przykład bardzo cenionymi tutaj osobami są fachowcy, osoby pracujące na budowie, hydraulicy. To są często osoby zarabiające też świetne pieniądze, lepsze pieniądze niejednokrotnie niż na przykład właśnie osoba po studiach. Więc pod tym względem to jest społeczeństwo takie dość egalitarne, gdzie jest dużo szans zawodowych i można w tej hierarchii społecznej dość łatwo awansować, zacząć studia w późnym wieku, zmienić branżę i oni są do tego przyzwyczajeni. Mi się to bardzo podoba, że to faktycznie jest taki kraj otwartych jakby szans na zmianę swojej ścieżki życiowej czy też zawodowej. Pod warunkiem, że się oczywiście zna język angielski, to trzeba zaznaczyć, że jeśli się języka angielskiego nie zna, to na pewno może być trudniej. Ale mi się właśnie ta taka ich egalitarność bardzo, bardzo podoba i chyba w ogóle takie praktyczne podejście do życia, gdzie znowu ja przynajmniej pamiętam, że w Polsce w szkole i na studiach kładło się ogromny nacisk na encyklopedyczną wiedzę, rzeczy, których na przykład dziś w ogóle nie używam w pracy, a tutaj mam wrażenie, że oni mają takie podejście, że wszystkiego możesz się nauczyć, jeśli czegoś jeszcze nie wiesz, to się nie przejmuj. I to jest taki cały czas proces jakby rozbijania się, zdobywania nowej wiedzy, nowych umiejętności i mi to osobiście naprawdę bardzo odpowiada. Wydaje mi się, że być może takim największym problemem dla osób, które przyjeżdżają tutaj z daleka, jest ograniczony czas. Wiadomo, te wakacje nie trwają w nieskończoność, więc mamy na przykład tylko 2 lub 3 tygodnie i chcemy zobaczyć jak najwięcej. Więc takie typowe programy zwiedzania, nawet indywidualne, ale jeśli rozmawiam z osobami z Polski, które same zaplanowały sobie pobyt w Australii, zazwyczaj wyglądają dość podobnie, czyli oczywiście chcemy zobaczyć największe miasta, takie jak Sydney i Melbourne. Często na tej liście jest Wielka Rafa Koralowa,
co absolutnie rozumiem. I czasami też na przykład lot do Uluru, czy też dawniej znanego jako Ayers Rock, tej ogromnej australijskiej ikony, tej pięknej skały. I pomijane są takie miejsca na wskroś dla mnie australijskie. I troszeczkę szkoda, bo w Australii dla mnie najważniejsza jest przyroda i właśnie ta przestrzeń, o której mówiłam, a także niedoceniane australijskie wsie, czy też takie countryside, bo to jest troszeczkę taki klimat jak z amerykańskiego westernu, wręcz bym powiedziała. I wydaje mi się, że fajnie byłoby nawet skrócić troszeczkę ten pobyt w dużych miastach, które oczywiście są fascynujące, ale one wszystkie wyglądają bardzo podobnie do siebie. I zamiast tego pozwolić sobie na nawet taki mini road trip na 2-3 dni gdzieś z dala od miasta, z dala od tych takich ikon typowych australijskich, żeby troszeczkę zasmakować tej atmosfery takiego małego, sennego australijskiego miasteczka. I z takich nietypowych miejsc, które raczej nie zdarzają się na liście krótkich wyjazdów do Australii, tak mi się wydaje. Zacznę od takich bardziej typowych i skończę na najmniej typowym. Więc tak, ja bym bardzo namawiała Polaków do tego, żeby wpadli w Góry Śnieżne, gdzie jest nasza Góra Kościuszki swoją drogą, ponieważ to jest dowód na to, że właśnie palmy, plaże i egzotyka, ale taki klimat troszeczkę bardziej alpejski i górskie tereny. Oczywiście to nie wygląda jak Tatry, ale ja osobiście mam ogromny sentyment do Gór Śnieżnych australijskich. Myślę, że Tasmania jest niedocenionym stanem Australii. Bardzo popularna wśród Australijczyków, ale wciąż taka troszeczkę spychana na bok wśród przyjezdnych z Europy, bo chyba zazwyczaj właśnie brakuje czasu, żeby tam dotrzeć. A Tasmania jest naprawdę takim magicznym miejscem, smaganym wiatrem, z niesamowitą przyrodą. Kojarzy mi się właśnie tak bardzo portowo i to jest takie miejsce, takie morskie opowieści dla mnie w ogóle, ta Tasmania. Naprawdę już prawdziwa dzicz i też dużo historii, takiej wczesnej historii kolonizacji australijskiej, która jest no, dość trudną historią, ale warto ją poznać. Natomiast miejscem, o którym w Polsce bardzo mało osób, wydaje mi się, słyszało, a ja jestem nim absolutnie zachwycona. I nawet niedawno robiłam relację u siebie na Instagramie z tego miejsca, więc jeśli ktoś tam zajrzy, to zapraszam chętnie. Jest to wyspa Kangura, Kangaroo Island. To jest mała, może mała, na australijskie warunki mała, ale to jest wyspa o długości 150 km na południe od Australii, od Adelaide, czyli jakby po środku Australii. Absolutnie dzikie miejsce. Kiedyś można było tam dojechać tylko promem, w tej chwili lata też jeden taki lot regionalny. Jest to miejsce, w którym jakby zatrzymał się czas, wręcz tak bym powiedziała prehistorycznie trochę, ponieważ są tam niesamowite formacje skalne, które naprawdę wyglądają jak z obrazów Salwadora Dalego. Są tam gatunki zwierząt, które jakby przetrwały tylko tam, dlatego że to była wyspa i że ona odłączyła się od reszty Australii dawno, dawno temu i ta jakby flora i fauna były izolowane. I w tej chwili też wyspa Kangura jakby pokazuje historię dość smutną, związaną z tymi pożarami buszu sprzed półtora roku, które zniszczyły Australię, ale jakby pokazuje pozytywną stronę tej historii, jak bardzo ten australijski busz ma siłę do regeneracji, jak niesamowicie przyroda się odradza, jaki wysiłek też lokalna społeczność wkłada w to, żeby ta przyroda właśnie ponownie odżyła. I to jest takie miejsce dla mnie, gdzie można poczuć się naprawdę bardzo, bardzo daleko od domu. Tam praktycznie nigdzie nie ma zasięgu. Większość dróg jest szutrowa, czyli trzeba mieć też odpowiedni samochód do tego. I to jest takie miejsce, gdzie w Australii widziałam najczarniejszą noc, najbardziej rozgwieżdżone niebo, najwięcej kangurów, najdziksze plaże. I wydaje mi się, że to jest po prostu taka esencja dzikiej Australii w pigułce. Ja prowadzę przede wszystkim blog od już dobrych 5 lat, odkąd się tutaj przeprowadziłam. Blog nazywa się W Krainie Oz
www.wiedzaprzyjemna.com i tam jest bardzo dużo wpisów poświęconych tej takiej outdoorowej stronie Australii, bo to jest moja osobista pasja, więc jest cały cykl poświęcony trekkingowi w Australii, nurkowaniu też, ponieważ ja się od niedawna zajmuję tym zawodowo. I do tego bloga jest też podłączone oczywiście konto na Instagramie i na Facebooku pod tą samą nazwą. Nazwa cała to jest Anulla w krainie Oz, Anulla przez 2L. To mam nadzieję, że gdzieś tam podlinkujemy, będzie łatwiej znaleźć. I moją jakby specjalizacją, jeśli chodzi o Instagram, to jest pokazywanie właśnie tej dzikiej strony Australii. Ja jako takie swoje hasło, taki slogan mówię po prostu, że chcę Was zachwycać Australią. Piszę także o emigracji. Może mniej od takiej strony praktycznej, raczej nie specjalizuję się w umieszczaniu takich poradników, na przykład jak dostać wizę i tak dalej, bo wydaje mi się, że jest dużo innych polskich kont, które robią to bardzo dobrze, ale zdarza mi się czasem pisać o takich przemyśleniach właśnie emigranta, obywatela świata, Polaka w Australii. A jeśli chodzi o moje usługi i pomoc Polakom w Australii, to specjalizuję się w tych samych dwóch rzeczach, w których specjalizowałam się w Polsce, czyli oprowadzaniu i usługach językowych, czyli w tej chwili pomagam Polakom stworzyć czy też zredagować CV w języku angielskim i dopasować je do rynku australijskiego, jeśli ktoś na przykład planuje tutaj się przeprowadzić lub ubiegać się o wizę sponsorowaną. Listy motywacyjne, jakieś korespondencje z pracodawcą, tego typu usługi świadczę ze względu na tą moją przeszłość językową. A po pandemii, mam nadzieję, że jak już w przyszłym roku otworzą się wreszcie granice Australii, bo takie nas dochodzą słuchy, jeśli Polacy będą mogli z powrotem zacząć ją odwiedzać w celach czysto turystycznych, zapraszam na wspólne zwiedzania Sydney i Nowej Południowej Walii, bo ten stan, gdzie mieszkam, znam jak własną kieszeń i jestem po prostu prywatnym przewodnikiem. Specjalizuję się w tworzeniu takich wycieczek szytych na miarę, czy też pomocy w przygotowaniu planów podróży. I moim takim marzeniem na ten właśnie koniec 2022 roku jest to, aby moje wymarzone butikowe biuro podróży wreszcie mogło zacząć działać. Tak więc ja czekam na rodaków, którzy zechcą poznać ze mną dziką stronę Australii.